Serwus, dziś 5 przepisów na wykorzystanie dyni. Witaj na kanale Gryf Ugotuje. Dynia pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie uprawiano ją już około 3000 lat przed naszą erą. Jako pierwszy przepis na risotto z dynią i kurkami. Składniki: 300 g dyni, 300 g ryżu, 200 g kurek, 750 ml bulionu, 1 sztuka cebuli, 1 łyżka masła, 3 łyżki oliwy, 4 łyżki parmezanu, pieprz, sól i tymianek. Przygotowanie. Na patelni rozgrzej masło, podsmaż grzyby z dodatkiem tymianku, przypraw do smaku i odstaw. Na dużą patelnię wlej oliwę, ześlij na niej drobno posiekaną cebulę, dodaj pokrojoną w kostkę dynię. Smaż kilka minut. Dorzuć ryż, dokładnie wymieszaj. Dolej szklankę ciepłego bulionu, wymieszaj. Gdy ryż wchłonie cały płyn, dodaj kolejną porcję bulionu. Powtarzaj, aż zużyjesz cały bulion, a ryż uzyska kremową konsystencję. Nie będzie przy tym rozgotowany. Około 15-20 minut. Zdejmij z ognia i dodaj parmezan. Dopraw do smaku. Na każdą porcję ryżu nałóż wcześniej usmażone kurki. Posyp świeżo mielonym pieprzem i listkami tymianku. Może się dodatkowo skropić oliwą. Numer 2. Tarta z dynią, kurczakiem i papryką. Składniki. 250 g mąki pszennej, 150 g masła, 3 jajka i 1 żółtko, 1 miks kolorowych papryk, 1 mała dynia, 1 duży filet z kurczaka, 200 ml śmietany 30%, przyprawy, sól, pieprz, tymianek oraz czosnek granulowany oraz olej rzepakowy. Przygotowanie. Z przesianej mąki, masła i żółtka z wodą, soli, wyrób ciasto kruche. Następnie włóż je do lodówki na 30 minut. W tym czasie upiec dynię w piekarniku przez 30 minut w temperaturze 180 stopni. Gdy jest miękka, zmiksuj ją na puree. Na oleju podsmażam papryki i kurczaka pokrojonego w kostkę. Wszystko doprawiam solą, pieprzem, tymiankiem i czosnkiem granulowanym. Ciasto kruche rozwałkuj i wyklej nim foremkę do tarty. Włóż do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 15 minut wraz z suchą fasolą dla obciążenia dna. Dodaj warzywa i kurczaka, 3 jajka i śmietanę oraz piurę z dyni. Przełóż do ciasta masę, włóż do piekarnika i piecz jeszcze przez około 20 minut. Czas na wysep dyni i soczewicy. Składniki. 1 dynia Hokkaido, około 1 kg, 1 szklanka soczewicy czerwonej, 4 duże marchewki, 4 duże ziemniaki, 2 jabłka, 3 cebule, 1 druga szklanki śmietany, sól, pieprz, curry do smaku, 500 ml oleju. Przygotowanie. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju w dużym garnku. Marchew zetrzeć na tarce i dodać do cebuli. Dynię, ziemniaki i jabłka pokroić w kostkę, dodać do garnka. Zalać 4 litrami wody, osolić dość obficie, dodać 1 łyżkę curry i pieprz. Gotować około 40 minut do czasu, aż dynia będzie bardzo miękka. Całą zupę zmiksować na jednolitą masę. Na patelnię rozgrzać olej, czosnek, chili i imbir. Po chwili wsypać soczewicę. Musi się podgrzać i lekko podsmażyć. Dodać do zupy, gotować 30 minut. Numer 4 to korzenna babka dyniowa. Składniki: 1 szklanka mąki pszennej, 1 szklanka puree z dyni, 3/4 szklanki cukru, po 1/8 łyżeczki cynamonu i kardamonu, 50 g masła, 1/2 łyżeczki soli i sody, 1 łyżka proszku do pieczenia, 2 jaj. Przygotowanie. Dynię upiecz do miękkości, oddziel skórkę, zmiksuj miąższ, dodaj cynamon i kardamon. Zmiksuj na puszystą masę masło z cukrem, wbij jajka ciągle miksując, połącz z dynią. Dodaj suche składniki, mąkę, proszek do pieczenia, sodę i sól, wymieszaj. Foremkę nasmaruj masłem, wlej ciasto, wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piecz około 40 minut. Ostudź, wyjmij delikatnie z foremki. Piąty przepis na pieczoną dynię z warzywami w całości możesz obejrzeć na moim kanale Krychu Gotuje. Dziękuję za obejrzenie filmu, za polubienie i udostępnienie oraz subskrypcję. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.